Archeologia. Cmentarz de Cord w Drohedzie. Widok w kierunku południowo-wschodnim na wiadukt kolejowy, który wybudowali tutaj Brytole w XIX wieku, a także na szczyt kościoła klasztornego, klasztoru świętego Wawrzyńca Męczennika. Jest to cmentarz, w którym chowano bogatych ludzi, na przykład kapitanów, inżynierów, lekarzy, prawników, znanych architektów. Również tutaj miejsce spoczynku mieli burmistrzowie, arcybiskup, a także na przykład prawa ręka Michaela Collinsa, jego bliski współpracownik. A Michael Collins to był ktoś taki jak Piłsudski dla Polaków. Walczył w powstaniach i wywalczył niepodległość dla Irlandczyków. Tutaj widzimy jeden z najstarszych artefaktów pochodzących z cmentarza de Cord. Żygacz, detal architektoniczny, który zapewne został tutaj przyniesiony gdzieś z okolic, z kosztorysu przyklasztornego. Co on przedstawia? No to są różne interpretacje. Ja myślałem, że to może święty Patryk, który tutaj insygnia władzy kościelnej dzierży w ręku, ale przyszedł człowiek, który się tutaj trochę historią zajmuje i interesuje, i on powiedział, że ten żygacz, jako że mamy do czynienia z czasami oczywiście chrześcijańskimi, jak na Irlandii to już takie zaawansowane chrześcijaństwo, ale też mamy z czasami, gdzie jednak pogaństwo, religie przez chrześcijańskie dalej między ludźmi były popularne. W związku z tym, jak Kościół zwykle to bywa, łączył obydwa, powiedzmy, kulty. I postać tutaj wyryta na powierzchni tego żygacza ponoć jest związana z kultem płodności. Przedstawia kobietę, która, no, nie wiem jak on to tutaj zainterpretował, ale ma jakby takie, no, rozszerzone nogi i to ma mieć związek z kultem płodności. No niestety jest to najbardziej wartościowy zabytek tutaj na cmentarzu. Jednakże żadne muzeum nie jest zainteresowane, żeby to wziąć pod ochronę, więc niszczy je i będzie niszczyć jeszcze przez jakiś czas. Żygacz, detal architektoniczny z kościoła, który znajduje się w południowo-wschodnim narożniku cmentarzyska. 88 na 35 cm i otwór odprowadzający wodę z gzymsu z dachu. Te ślady na tym obelisku to są ślady po dosyć ciekawej historii, jaka się tutaj wydarzyła. Otóż w czasie powstania w 1922 roku, no, trzeba powiedzieć, niepodległościowego powstania, Irlandczycy walczyli o niepodległość, walczyli z Angolami. No i pewna grupa żołnierzy albo więźniów uciekła z więzienia albo zdezerterowała z wojska, tego dokładnie nie wiem, a tam po drugiej stronie muru znajdował się garnizon wojskowy Brytoli z jakąś baterią ogniową. No i w momencie, kiedy ci Brytole gonili tych uciekających Irlandczyków, ci Irlandczycy, nie widząc innego wyjścia, po prostu przeskoczyli przez mur i dostali się na cmentarz i wtedy zostali ostrzelani. Zostali ostrzelani i te ślady są po kulach nabojów, które użyli Brytole do ostrzelania tych Irlandczyków. Nie wiem, co się z nimi stało, nie wiem, czy oni zginęli, czy uciekli. Najprawdopodobniej uciekli, bo to są bardzo bystrzy ludzie i szybko uciekają. Na potwierdzenie tej tezy, na linii ognia możemy zaobserwować więcej śladów po kulach, które zniszczyły zarówno obelisk, jak i ten dość ciekawy kamienny krzyż.
Juliusz Cezar w swoim dziele Wojna Galijska opisywał, że kiedy Celtowie atakowali rzymskie linie obrony, to krzyczeli: subskrybuj!